Dzień dobry. Dziś jesteśmy w Odrzykoniu koło Krosna, na ruinach zamku, na Pogórzu Strzyżowskim. Klara! Klara, popatrz na mnie, powiedz. Dzień dobry. Tradycyjne dzień dobry od Klary. No, słuchaj. A ty masz pieniądze. No dobrze, już będziemy płacić. Trzymaj. Klara już tam poszła, a ty musisz zapłacić. To dobrze, zapłacę. Właśnie niedobrze. A ty tu się płaci? Tak, proszę pana, tu bilety i państwa parku trzy bilety. Tak. A które to by już nie wiem, bo to u nas są bilety po 9 albo 6 zł, albo są wystawą narzędzi kary tortur, albo bilety podstawowe. Podstawowe bilety. Czyli trzy bilety. To będzie 8. Dlaczego nie możemy pójść do sali kary tortur? Muszę być mała. Ja? 18. Już prędzej ty. Tak będzie do 20. Ma pani jakieś pieczątki tutaj, żeby przywieźć? Do 40, do 50. Wyjmij zosił ten. Tak, tak. Samego w Odrzykoniu, tak. Teraz idziemy tam. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Ale widok. Oj, oj, oj. Piękny widok, o. No i tutaj widok mamy historyczny mur graniczny, będący powodem starego sporu między dwoma rodami zamieszkującymi niegdyś zamek Kamieniec. Rodzina Skotnickich zamieszkiwała górną część, natomiast rodzina Firlejów średnią część zamku. Historia swary tych dwóch rodów stała się kanwą komedii Fredry Zemsta. Zresztą hrabia Aleksander Fredro był jednym z właścicieli zamku Kamieniec w XIX wieku. Tu mamy betoniarkę z czasów Fredry. Zabytek klasy zerowej. Tak, idźcie, idź Klarciu za Zosią. O, tutaj pięknie jest zamek wkomponowany w skałki. Bardzo dobrze. Cmentarz choleryczny w otoczeniu daglezji. No, tu mamy
reszki cmentarza, gdzie chowano zarażonych na śmiertelną chorobę COVID czy cholerę. No, zobaczymy z którego to roku. 1830. A tu mamy jakąś drogę wspinaczkową o stałych punktach asekuracyjnych na skałce. No. Tu jeden punkt, drugi punkt, trzeci punkt, czwarty, piąty, szósty. Chłopcy tu się wspinają. Stasia, chodź, mama tutaj jest, mama czyta. Och, ładny widok. Ładna chałupka też pod spodem. No i już doszliśmy z powrotem do drogi asfaltowej. Kółeczko zrobione. 4,21 km. 2,5 godziny łącznie ze zwiedzaniem zamku. Żeśmy spędzili tutaj. Mgła się podniosła. Ładnie widać. 4,22. A ja mam równo 5,20. No widzisz.